Guten Morgen. Czy to nie zabawne, że od czasu wojny nie mieliśmy nic lepszego niż wojna? Na drodze od wojny do tu? Na tej wygodnej drodze jeszcze z czasów rzymskich widzimy, można powiedzieć, tylko spalone czołgi, mundury i wyżarte puszki po wojskowych konserwach. Teraz czasy są dużo bardziej skomplikowane i nie mamy łatwo sobie z tych czasów zbudować tożsamość. To jest historia, która dzieje się mniej więcej 70 lat po wojnie, tyle że tę wojnę wygrali naziści. Nie mam żadnego patrona! Dużo kombinowania tutaj było, co to jest za świat, to znaczy jak wygląda taki świat, który jest ufundowany na czymś innym niż nasza rzeczywistość, którego ten fundament jest taki bardzo mało szlachetny. I w tym świecie pojawia się dziecko, które nic nie pamięta, nie wie skąd jest. I teraz jakby cała zabawa tkwi w tym, jak w co to dziecko wyposażyć, jak mu ten świat wytłumaczyć. Coś złego wisi w powietrzu. Skąd wziął się chłopiec na spadochronie? Gdzie leży jego samolot? I jak to możliwe, że chłopiec w środku nazistowskiej Europy nie ma swojego patrona? To są właśnie takie pytania, na które raczej nikt nie dostanie odpowiedzi. A poszła ci w bok! Istotne jest to, jak tutaj traktuje się ofiary wielkiej zagłady. Jeżeli te wojny wygrywają faszyści, tak, no to oni też jakoś muszą funkcjonować. Trzeba budować taką sytuację, która jest już sytuacją nie wojenną, tylko pokojową. Jakoś sobie trzeba z tą traumą wojenną radzić. W naszym spektaklu poradzono sobie z nią w ten sposób, że właściwie ofiary zagłady czy ofiary Holokaustu są otoczone czcią. Wystawiają się muzea, które stoją obok muzeum, nie wiem, faszyzmu ku przestrodze. Te ofiary zagłady są patronami jakby ludzi, którzy żyją w tym świecie. Cały czas pamiętamy o tym, co ci nasi dziadkowie zrobili, jak doszło do tej strasznej wojny. Proszę Państwa, to jest poważny moment. To jest mój samobójczy list w teatrze. List o tym, dlaczego popełnię samobójstwo. I jednocześnie o tym, dlaczego go jeszcze nie popełniam. I dlaczego przestanę mogę zasnąć na pamiątkę tragedii sprzed 70 lat. Jakbym się miała zastanowić, o czym to jest, to jest coś takiego ciekawego w tym tekście, który Paweł Demirski napisał, że właściwie jak w głowie ci się coś usiłuje, nie wiem, skleić i wydaje ci się, że coś już rozumiesz, coś wiesz, to natychmiast wszystkiemu zaprzeczamy i znowu trzeba kombinować, co jest z tą historią, co jest z tą pamięcią narodową, co jest z tymi wampirami faszyzmu, czy one są, czy ich nie ma, jaki my mamy do tego stosunek. Ja jestem bardzo ciekawa, jakby to było, jakby to młodzi Niemcy grali. Grają to Polacy, jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo to by miało chyba jeszcze dziwniejszy kontekst. Proszę Państwa, teraz jest taki moment, w którym przy fortepianie odpowiadam na fortepianie pytanie naprawdę całkiem na serio. Nie wiem. Nie wiem. Jak zrobić, żeby tę muzykę gwizdali tylko dobrzy ludzie, tylko ludzie po dobrej stronie muru? Żeby już tego muru już w ogóle nie było. Nie wiem. Nie wiem, jak zrobić, żeby ta muzyka, którą ktoś pisze, nie była już więcej po obu stronach w obozie. Nie wiem. Nie wiem, jak ci mam dziecko na to odpowiedzieć. Ale widziałeś przecież już coś. Hamleta musiałeś widzieć. Musiałem. Dziękuję. Teraz możemy wracać. Co z twojego pisania protestacyjnych listów wynika? Kilka kopnięć nogami wymierzonych w powietrze.